20 numerem startowym. Pierwszy z czterech naszych reprezentantów w dzisiejszym konkursie. No, mam nadzieję, że cała czwórka wystartuje również w serii finałowej. A więc skupień w powietrzu. No, nie był to dobry skok. Mam wątpliwości co do finałowej 30 Zakopiańczyka. No, trzech Zakopiańczyków mamy dzisiaj, to mówiłem. Wspomagających jakby Adama Małysza. Pierwszym z nich jest Wojciech Skupień. No, nie może jakoś w tym sezonie odnaleźć formy, na którą się naprawdę zanosiło. 83,5 metra. Szósta pozycja. A potem Robert Mateja. A więc panie Franciszku, trzymamy kciuki. No niezły był to skok Tomka. Można było spodziewać się troszkę lepszego. Mam rodzice w Zakopanem. Jak znam pana Leszka, znam go już ładnych parę lat, na pewno nerwowo przy telewizorach. No ale wszyscy się denerwujemy naszymi zawodnikami, startem naszych zawodników. 85 metrów, dziewiąta pozycja. A Robert Mateja, jak wiemy, miał ostatnio niezłe momenty. Ale ten skok też mu nie wyszedł. No nie wyszedł. To był podobny dystans do tego, co pokazał nam Tomek Pochwała. ...85,5 metra, widzimy 104,5 punktu. O Boże, co ja mam powiedzieć, już tam nie wiem. Adam Małysz, Adam, trzymaj się i leć jak najdalej potrafisz. Pięknie, Adam, trzymaj się. Znakomicie. Proszę Państwa, patrzmy, delektujmy się, jak skacze Adam Małysz. To jest na razie pierwsza seria. Ileż to było? 98,5 metra. O pół metra dalej niż Amman. No i teraz czekamy na sędziowskie noty. Jeszcze nie wyświetliły się na tablicy. Ale noty są niskie. Noty są niskie. Będzie za Hanawaldem. Mimo, że najdalej skoczył. 98,5 metra. Jest tuż za Hanawaldem i za Ammanem, który prowadzi. A więc pierwsza trójka po pierwszej serii to jest Amman, Hanawald i Małysz. A potem trzy punkty. Za Małyszem jest Ahonen. I za Ahonenem Lindström. Tak to wygląda. No więc zabrakło troszkę tej precyzji. Powtórkę powinniśmy zobaczyć jeszcze raz, czy już nie. Dość surowo sędziowie potraktowali, trzeba powiedzieć, Adama. Jest na trzecim miejscu. No chętnie bym zobaczył jeszcze raz powtórkę. Państwo też na pewno tego skoku. Państwo w Warszawie mogą jeszcze ten skok jeszcze raz obejrzeć. No ja już go na razie nie zobaczę. Najdłuższy skok pierwszej serii, ale trzecia pozycja. Simon Amman rewelacyjny na pierwszym miejscu, na drugim Hanawald, na trzecim Małysz, potem Ahonen i Lindström. Tak wygląda pierwsza piątka tego konkursu, tej pierwszej serii oczywiście. Potem Martin Schmidt jest na miejscu szóstym, Matti Hautamäki i Peterka na miejscu siódmym wspólnie. Koch na miejscu dziewiątym, Funaki jest dziesiąty. My już oglądamy dalsze miejsca. Fras jest 30 amerykańskiego. Adam Małysz, proszę Państwa. No więc jeszcze została ta trójka, Adam Małysz. Ja już chyba tak jak Państwo, zacisnąłem kciuki. No i jeszcze raz powtórzę, leć Adam jak najdalej, leć! Ponad 95 zdecydowanie, ale jakie to lądowanie było? Jakie będą oceny?
To, że też trener Diaz ma takie nerwy ze stali, że jeszcze trzyma tę kamerę. Ja bym chyba nie utrzymał kamery w ręku, jeśli Polak walczyłby o mistrzostwo, o medal, może nie o mistrzostwo, ale o medal na Igrzyskach Olimpijskich. Ograniczmy się do tego medalu. Jest na pierwszym miejscu w tej chwili Adam Małysz, 263 punkty, a więc proszę Państwa, mamy po 30 latach przerwy medal olimpijski na zimowych Igrzyskach. Mamy ten wymarzony medal. No, w najgorszym razie będzie to medal brązowy. 20 dał Amerykanin. To już był skok bliski ideału. 20 dał nawet sędzia amerykański, tego Szwajcara. Coś nieprawdopodobnego. No a my cieszmy się, proszę Państwa, naprawdę cieszmy się, bo jest się czym cieszyć. Po 30 latach przerwy, po 30 latach mamy olimpijski medal na zimowych igrzyskach. Jakże niewiele tych medali. Pan Franciszek Groń-Gąsienica, który dzisiaj jest przecież gościem warszawskiego studia. Potem pani Elwira Seroczyńska i pani Helena Pilejczykowa w 60 roku w Skłowalej na igrzyskach olimpijskich w jeździe szybkiej na lodzie. No i potem Wojtek Fortuna, co dzisiaj tyle razy przypominamy. To były 4 dotychczasowe olimpijskie medale w całej historii polskich sportów zimowych. A dzisiaj doszedł medal 5, medal Adama Małysza. Gratulacje na pewno należą się wszystkim, przede wszystkim samemu Adamowi, z którym będziemy rozmawiać, będziemy tę rozmowę nagrywać. Czy ją na żywo pokazywać, nie wiem w tej chwili, jak nam się to uda, ale na pewno mamy się z czego cieszyć, mamy powody do zadowolenia. Zimonaman rewelacyjnym zwycięzcą pierwszego olimpijskiego konkursu na średniej skoczni, na skoczni K90 w Solfe.